Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact. serii o tym samym tytule i muszę Was zaprosić, jeżeli macie czas i ochotę, dziś na godzinę plus minus 18 na Twitcha będziemy najpierw lecili z Genshinem, jako że są dropy. Pobiegamy chwilę, powygłupiamy się, pośmiejemy się, może zrobimy te nowe rzeczy, które zostaną. Z mojej perspektywy jutro, bo nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem, przepraszam, będą rzeczy mówione tak trochę w ciemno. Na niektóre tematy, więc będą dodane nowe elementy do Lantern Right'u. Jeżeli dobrze pójdzie, zrobimy wszystkie na streamie, powygłupiamy się, pośmiejemy i przeskoczymy do The Chanta, gdzie zaczyna się robić gdzie zaczyna się robić niebezpiecznie, i ze względu na to, że tym razem, jakby połowa streama co najmniej pójdzie na Genshina, to może nam się nie udać Dichanta skończyć. Jeżeli tak by się stało, to do Dichanta wrócimy w najbliższych dniach, w nadchodzących, no, na najdalej w następny poniedziałek. Więc Dichanta jest na wykończeniu, z tego co wiem. A jeżeli chodzi o Genshina, tu się będzie działo i tu się dzieją cudne, piękne rzeczy. Do czego przejdziemy zaraz, a w sumie może nawet i przeskoczmy teraz, bo mamy filmik Lantern Ride Promotional Video Dream Upon a Lantern. Macie tutaj fragment tego, macie Również podpięty ten film do twórców oczywiście jest. Jedno kliknięcie, jedno kliknięcie was dzieli od obejrzenia tego z dźwiękiem tej pełnej animacji. Jest ona śliczna, aczkolwiek mam wrażenie, że niewiele wnosi ponad klimat. Klimat, którego akurat w tym Lantern Rite nie brakuje. Mam wrażenie, że w tym Lantern Rite brakuje gameplayu. Może to nostalgia, może pamiętam dwa poprzednie Lantern Raity, że były bardziej napakowane. Szczególnie ten pierwszy... Może? Nie wiem, trudno mi to określić. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, szczególnie, że od niektórych osób w komentarzu odbieram dokładnie ten sam vibe, że jest tego mało, że tu się skakuje, zrobi się to dwa razy i jest zrobione i takie. Um... To zajęło bardzo, bardzo, bardzo mało czasu, biorąc pod uwagę, że ja wczoraj nie przeklikiwałem fabuły. Wczoraj, tak, wczoraj czy przedwczoraj, z Waszej perspektywy, na streamie, kiedy lecieliśmy z tym wszystkim, nie przeklikiwałem fabuły, słuchałem tych wszystkich dialogów, gadaliśmy, rozmawialiśmy totalnie nieśpiesznie, to w te, nie wiem, dwie godziny streama, troszkę ponad. Większość czasu lecieliśmy z fabułą zrobieniem daily, zrobieniem domenek, niedomenek, a potem jak siadłem do samych zajęć i samych zabaw lantern lanternowych, to! Śmigdeło się skończyło, więc takie trochę e... mało absorbujące. Mało absorbujące to jest chyba odpowiednie określenie. Więc nie jestem do końca przekonany, nie to, że jestem zawiedziony tym Lantern ale faktycznie jest tego strasznie mało. Jak na najważniejszy event całego roku i jak na ten punkt kluczowy, który ma sprzedawać Genshin na zdaniem Mihojo Skoro mocno bankowali na tej aktualizacji, że to będzie ten moment podniesienia i że gracze wrócą, retencja się naprawi. Do tego wrócimy za kilka odcinków pewnie, bo jest parę nowych informacji niezbyt dobrych dla Mihojo, Więc ha, ha ha ha, może się zmieni do tego czasu jak będziemy o tym gadać. Mnie to nie kupuje. Mnie to nie kupuje. Gdybym nie był zainwestowany w Genshin'a, nie logował się codziennie, to też słysząc, że, a, no jest na kilkanaście minut gameplayu nowego kontentu, takiego. OK? To nie jest to, co chciałem usłyszeć. To nie jest to, co w sumie, jak naciśniecie sobie tutaj, już przeskakując do kolejnej rzeczy. W 5 macie Festive Fever i to nie jest ta gorączka festiwalowa. To nie jest ta gorączka festiwalowa, której można by się było spodziewać, że będzie. Jak mówimy o Festive Fever, to mamy, jak to się w tym roku nazywa, Frucius Invitation, czyli owocne zaproszenie. Może polećmy, bo rozbiłem sobie to na kilka fragmentów, czy właściwie na kilka grup. I jedną grupą jest Sinian. Tym razem do tematu chcę podejść troszkę inaczej. Jeżeli chcecie dokładne opisy, co dana postać robi, z czym się to je, to zapraszam na zeszłoroczną i edycję sprzed dwóch lat również, gdzie rozbierałem każdą postać na części pierwszej opowiadając co i jak, a tym razem skupię się na oddaniu mojego wajba względem postaci, czy wydaje mi się, że jest sens, czy nie. Więc jeżeli chodzi o Sinian, ona jest numerem jeden, nie ze względu na to, że alfabetycznie czy tak jest ustawiona przez Michoyo, tylko moim zdaniem jest najsłabszą postacią z zestawienia. Jest to jedyna, moim zdaniem, słaba postać z całego Liu. Nawet biorąc pod uwagę, pięciogwiazdkowe czy, czy nie Chichi, to jest jedyna naprawdę nieudana postać, jedna z niewielu nieudanych postaci w tej grze. Co prawda możecie jej dać Song of Broken Pines, Wolf's Gravestone albo jakiś Skyward Pride i będzie się rozkręcała całkiem nieźle z tym piątkami Serpent Spine, Prototype Archaic albo Star Silvera na Bloodstained Chivalry, szczególnie połączonego z spell Flamem albo Shimenawa Reminiscence będzie robiła swoje skupienie na ataku procentowym, klicie troszkę Defense, Energy Recharge. To jest postać, która nie może znaleźć swojego miejsca, więc granie Shinian się nie podoba. Nie podoba mi się bardzo. Wydaje mi się, że to jest zmarnowany potencjał, bo design tej postaci jest świetny. Ona jest naprawdę udana wizualnie. Jeżeli chodzi o jej charakter też. Słyszałem, ktoś mi ostatnio podsyłał filmik, jak się nazywa? Ten, ten... Jest jeden taki bardzo popularny, amerykański youtuber z Gyeongshina, który cisnął po sinian, że lubią to tylko faceci po 30, którzy się wychowywali na roku i teraz z brzuszkiem siedzą i ho ona jest fajna. Zaliczałbym się, co prawda brzuszka za bardzo nie mam, ale może dlatego ona mi się podoba? Nie wiem. Design do mnie naprawdę przemawia cała reszta już nie. Drugą postacią najmniej ulubioną z całego zestawienia jest Chongyun. Ja nie lubię Chongyuna co nie zmienia faktu, że wiele osób uważa go za bardzo funkcjonalną postać. Wydaje mi się, że powinienem go ustawić na końcu tego zestawienia, ale są lepsze zamienniki. Jego mega rzeczą jest ten atak speed, który daje odpowiednim drużynom, więc jak potrzebujecie kogoś szczególnie do klepania hydro przeciwników Aquy, hehehe, to jest idealna postać, żeby rozkręcić wasz team żeby wnieść ten taki power i ten speed do szybszego klepania. Mega na na Hydro Abysali, jeżeli lecicie na Abysali, nie możecie sobie z tym poradzić. On jest bardzo użyteczny. Ja nigdy tego problemu nie miałem. Co więcej, nie przepadam za postacią. Kiedyś go chciałem składać jako main DPS-a. <laughs> I od tego czasu mi przeszło, przeszło mi bardzo, ale jak na samym początku wydawało mi się, że całkiem sympatyczny jego design mi odpowiada, tak potem bardzo szybko mi się znudził. Jeżeli jakiś Wolf Gravestone na niego zostanie wrzucony, oczywiście jak pojedziecie w kierunku Blizzard Strayer łamanego może na Noble Oblige, to powinno się z niego dać wyciągnąć całkiem... spoko gameplay Nie mój klimat, mi się postać nie podoba, ale nie będę ukrywał. To nie jest zły bohater. Jeżeli chodzi o Liu'e, oni nie mają zbyt wielu słabych postaci. Poza sinian naprawdę nikt mi do głowy nie przychodzi. Podmieniamy to nie, to miałem wybrane. Kolejną postacią na liście i tutaj będzie troszkę kontrowersji jest Bejdu. Wydaje mi się, że to jest dobra postać, aczkolwiek nigdy nie świeciła w mecie. Kiedy ludzie zaczynają grać i mają problemy z contentem w Genshinie, bo jest na przykład coś zbyt trudnego, czy muszą sobie poradzić, ona nigdy nie jest w topce, więc nie zaczynają jej na dzień dobry składać. To postać o bardzo nietypowych, ciekawych mechanikach z tą tarczą, to się już od tamtego czasu pojawiło. Ale przez prawie rok istnienia gęszyna nie było żadnej postaci, która mogłaby wypełniać tę niszę. Co więcej, ta nisza nie potrzebowała w ogóle wypełnienia, bo nie było zapotrzebowania na ten typ postaci, więc jest świetna. Miała jak dla mnie krótszy kawałek claymora, bo nie było do czego jej użyć. Potem, kiedy już był sens na składanie tej postaci, zresztą miałem już tyle zrobionych postaci, że mogłem pozwolić sobie na zabawę i wybieranie, co składać, to zawsze wyskakiwało coś nowego, co mnie interesowało bardziej, więc designem, jedna z moich ulubionych postaci, jeżeli chodzi o Liue i jest świetna, fantastyczna, bardzo nietypowa i jej ogromnym problemem jest na chwilę obecną, że te jej unikalne mechaniki, które ona ma, nie mówię tylko tarczy, tylko bardziej również o ulcie, nie zgrywają się z niektórymi postaciami, które wyszły później, a powinny się zgrywać. To znaczy, teoretycznie na logikę powinny się zgrywać, ale tutaj jest gra słów. Jak odpalacie ulta na Raiden Shogun, to on jest liczony jako obrażenia od ulta, nienormalne ataki, więc to oznacza, że nie łączą się te rzeczy ze sobą. Podobno, podobno, do tego przejdziemy dzisiaj z Dechą, która jest na beta testach, więc to jest postać, która mogłaby zyskać dużo, bardzo dużo, gdyby ją lepiej zsynchronizować z bohaterami, których później dodawano do gry. Nie zrobiono tego, więc Bejdu coraz bardziej, coraz bardziej odpływa. Mam wrażenie, że nie potrafi złapać tej takiej popularności, chociaż to się też troszkę zmieniło, i jeżeli o Dendro idzie. Więc nie mówię nie, czasem nawet mnie kusi, żeby wrzucić na nią tego Wolf Gravestona, ewentualnie The Forge sobie kiedyś na starych buildach całkiem nieźle z tym radził. Build pod elektro te kwiatki oczywiście. Thundering Fury to się zwało, może być łamany z Nobles Oblige to była nie najgorsza postać. Celujemy w atak procentowy, crit rate, crit damage i energy recharge. No, z tego da się wyciągnąć bardzo dużo. I cały czas mam jakieś takie poczucie, że powinienem ją złożyć, powinienem się mocniej wkręcić w tą postać. Ale zawsze wyskakuje coś innego i zawsze dają coś nowego za darmo, co zresztą teraz właśnie ma miejsce. Ostatnią z postaci z zestawienia, które mnie nie przekonują, przynajmniej nie na tyle, żeby je polecać tak totalnie, totalnie dobrania za friko w tej aktualizacji, to jest Janfej. Janfej jest fajną. Postacią, Janfej jest mocną postacią. Wydaje mi się, że Janfej ma na chwilę obecną większe zastosowanie niż pięciogwiazdkowa Kli. Mimo to są ciekawsze postacie, które możecie złapać z Liwe i mając teraz możliwość przygarnięcia czegoś za darmo. Janfej nie jest na szczycie mojej listy. To nie jest absolutnie nie jest zła postać. To jest bardzo fajna postać. Ludzie oczywiście składają ją pod Crimson Witch of Flame. Ja ją złożyłem tako, jako, jako tako, ale Wanderers Troop. Wydaje mi się, że tu można sporo fajnych rzeczy wyciągnąć. Reszta została ostatnio troszkę podmieniona, więc jej build skulał totalnie, jeżeli chodzi. Jeśli chodzi o bronie, no to oczywiście Lost Prayer Skyward Atlas jak najbardziej się nada, ale też książka od Kli, bo Dodoco Tails idealnie współgra z kitem tej postaci, więc jeżeli macie możliwość, jeżeli byliście wtedy, ogarnialiście, to jest bardzo sympatyczna postać, która zresztą nie potrzebuje dużo, żeby mieć fan zgrania. Przejdźmy do drugiego kwartetu i bohaterki, która się przed chwilą pojawiła, ale była nie na tym miejscu, nie tą postać kliknąłem, więc mi wciągnęło Ningwan. Ningwan jest ukrytym diamentem, to jest bardzo dobra postać, która często na różnych rozpiskach nisko się znajduje. Ze względu na to, że ludzie nie potrafią z niej korzystać. Bohaterka jest mega stylówka, wszystko jest osą. Jej największym problemem jest, że. Pomimo tego, że jest mocna, nie pasuje do wielu rzeczy w tej grze. Nie ma nic pod nią. To jest postać, wokół której fajnie by było złożyć jakiś ciekawy tim. I nie ma takiego timu do złożenia, więc z mojej perspektywy jest to ogromnie zmarnowany potencjał. Ale sama w sobie postać jest bardzo fajna. Frajda z grania, ten gameplay, wszystko jest osą. Awesome. Ten bug ze szybszym atakowaniem, jak trzymacie, nie wiem, chodzenie do przodu albo chodzenie do tyłu i maszujecie przycisk ataku. Mega! Mimo to jestem zawiedziony, że dalej nie zostało dodane nic, żeby rozkręcić ją bardziej. Zresztą to powinna być Piątka, to ewidentnie powinna być piątka. Nie wiem dlaczego Michał o ten pomysł zarzuciło. Na starych betach wyglądało, że to ta piątka będzie. Ja na Ningwang dawałbym plusik. To jest najsłabsza postać z plusikowanych totalnie przeze mnie. Tak jak poprzednie to nie były, że odradzam, może poza Sinian. Odradzam, to to jest pierwsza, którą bym tak. A jeżeli nie macie, to dla fanów gry... Można by się zastanowić, można by się zastanowić. Jeszcze bardziej można by się zastanowić nad Xianglin. To jest postać, którą odradzałbym tylko ze względu na to, że ona jest do przygarnięcia z. Oczywiście Abysa, jak zrobicie tam któryś, nie wiem, trzeci poziom Abysa czy jakoś tak, to jest do wzięcia za fiko, Więc żal marnować na nią odbieranie darmowego, darmowej postaci z Liwe. To jest mega bohaterka, pasuje do bardzo dużej ilości teamów. Jedna z najbardziej uniwersalnych oraz elastycznych postaci, jakie możecie dorwać. Jest świetna, może poza elektro gdzie wszystko zaczyna latać. Szczególnie jak chcecie być blisko przeciwnika, no to ona sprawia, że macie drobne problemy, ale jest sama w sobie świetna, każda włóczna do niej pasuje, jest bardzo, bardzo dobrą postacią, więc gdyby nie była od początku gry i została wydana teraz, to by była uwielbiana i każdy by się nią jarał. I jako, że jest od samego początku praktycznie, to jest taka trochę zapomniana ciutkę. Wciąż się pojawia w teamach w meciach. Rozmawiam z ludźmi, to nikt o niej nie mówi i wszyscy o niej zapominają, ale jak zobaczycie na rozpiski, ona wciąż w topce jest. No bo jest przesadzona. Zresztą podobnie jak Jungin. Jungin to nie jest postać, którą mam jakoś mega zrobioną. Zresztą mam ją na C0, więc tutaj tyle co odebrałem w zeszłym roku z Afriko, to tyle mam. A więcej nie. Tutaj można mocno pokombinować z buildami, z jej użytecznością, szczególnie, że ona jest postacią, która nie trafia do. Teamów. to jest chyba jedyny powód, dla którego jej nie składałem bardziej, bo ja ją zacząłem ogarniać w okolicach i to, a i to, no to wiecie, Goro idziemy totalnie w geo wtedy. Czy ja powiedziałem przed chwilą, dendro? O geo mi chodzi, o geo mi chodzi, więc to jest postać totalnie nie geo, ona nie potrzebuje geo do funkcjonowania, wręcz raczej nawet bym odradzał. Bardzo fajna, bardzo sympatyczna, podobnie jak Beidou wcześniej, ma. Unikalne mechanizmy, zresztą lekko zbliżone, które działają na innej zasadzie i wnoszą coś innego do rozgrywki, więc, też bardzo, bardzo, bardzo fajna postać i support mega dla wielu drużyn. Więc, to jest takie jedna z postaci na mojej liście do zrobienia. Będę kombinował coś fajnego, jak będę miał więcej czasu na składanie, oprócz bijania reputy, to coś z tą postacią ciekawego się pokmini, bo jest naprawdę fajna, jest naprawdę sympatyczna. I ostatnim bohaterem z tego zestawienia jest Shinciu, czyli oczywiście ten czopek, który jest mega postacią, on jest mega postacią, jeżeli spełni się odpowiednie warunki. On naprawdę dobrze działa na C6. On potrzebuje tego C6, więc to jest bardziej inwestycja. Jak macie wszystko, rolowaliście pola haitema, macie również jao jao, nie kusi was nowa postać, a nie macie czopka na C6, no to tego gościa warto złapać na to C6. Drugim elementem, który musi być w tej układance spełniony, żeby to była naprawdę udana postać, to jest broń. Jeżeli nie macie na niego Sacrificial Sorda, to nie jesteście w stanie wyciągnąć maksa z tego gościa. Bez tej broni to jest połowa bohatera. On potrzebuje, Potrzebuje to generowanie energii, on potrzebuje to podwójne trafienie z Elemental Skilla, żeby wymiatać. Bez tego jest co najmniej połowę słabszy, tak bym powiedział, więc on jest mega. Ja bardzo szybko zgarnąłem Sacrificial od I to jest bohater, który przepchnął mnie przez wiele zagrożeń. Ilość generowanego tego hydro latających przeciwników śmierci, którą on ze sobą niesie, jest mega. Więc on jest w tej topce moich postaci, tak które bym uznawał, że najbardziej warto. No i ostatnia w tym zestawieniu nowa postać, która dopiero co doszła, i możemy ją przygarnąć w całym tym festiwalu i Fever. Jojo, jestem zdumiony, bo szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że to będzie tak dobra, tak mocna postać. Sam, jak widzicie, jeszcze nie miałem czasu ograć, jestem... <ścoughs> słup. Jestem na drugim, na koncie, jeszcze nie zacząłem jej składać, ale wszelkie informacje, które widzę, bo zacząłem tak jakby zgłębiać temat mocniej przed wczorajszym odcinkiem, kiedy na jej temat było więcej, bo, bo no, zaskakujące jak mocna, pożyteczna i użyteczna jest. To wygląda na to, że jest najmocniejszą czwórką wydaną od bardzo dawna. Zadziwiająco przydatna, zadziwiająco użyteczna i elastyczna do wielu drużyn pasuje, więc wydaje mi się, że... Z jednej strony Michojo chciał się popisać, z drugiej strony dali kolejny raz dali na Lantern Ride postać, która jest dobrą postacią i robi furorę. To jest mała krasnalek, która zmieniła. Dużo różnych drużyn, przeczesała bardzo już, teraz nie trzeba brać dodatkowego Dendro i dodatkowego Healera, macie dwa w jednym, NIE! Jest to prawdopodobnie największy zaskok czterogwiazdkowy, jaki miałem gdzieś od roku, więc z mojej perspektywy osą wrzucić na nią jakieś Fawoniusa, troszkę ogarnąć jej niedobory energii i staje się świetną postacią. Może obrażenia to nie jest to, co narobi, ale wszystko naokoło wraz z nią, zaczyna robić obrażenia, healować się, rzucać Dendro na lewo, na prawo, więc jest... Jest świetne. Są, są kozackie animacje. Ja nie przepadam za krasnolkowymi postaciami. Mnie trudno tym rozbawić, zachwycić. Eee, ale ta postać robi kawał dobrej roboty. Więc jestem, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Więc jak mógłbym powiedzieć, że ktoś w miarę jako tako nadaje się tak, żeby wiecie, zastanawiacie się, koło wybrać i pchnąć was w jakimś konkretnym kierunku, no to ta yo-yo jest jednym z niewielu kierunków, które naprawdę z czystym sumieniem bym ludzi. Puch. Jeżeli chodzi o moją topkę, to tak naprawdę nie ma ona absolutnie Żadnego znaczenia. Liczy się to, czego Tobie brakuje do drużyny, co Tobie się najbardziej podoba. Gęszy nie jest trudną grą. Bardzo łatwo jest tutaj zrezygnować z mocnego bohatera, żeby mieć coś, co się będzie kochało, bo ktoś, kto wam designem nie pasuje, ktoś, kto wam gameplayem nie pasuje, albo nie pasuje wam do waszej koncepcji teamu, to jest poświęcenie niewarte gry, więc jeżeli macie kogoś, kto wam się podoba, to jest ten bohater czy bohaterka, którego ja bym rekomendował. Jeżeli zastanawiacie się tak, kto z nich jest najmocniejszy, brakuje wam postaci, fajnie by było złapać, Sion Link najmniej z tego top totalnego top ze względu na to, że można ją złapać za byse i ona prawie od początku robi to, co ma robić, więc możecie ją dorwać i tak. Yunjin, Yunjin jest dobra. Wydaje mi się, że Junzin na trzecim miejscu podium jak najbardziej mogłaby być ze względu na to, że to jest postać użyteczna do wielu drużyn, podobnie jak sięciu, problemem sięciu jest to, że jego od razu trzeba mierzyć wysoko. Bierzecie sięciu i planujecie, że będziecie go składać na to co 6 raczej prędzej niż później i dacie mu odpowiednią broń, więc jada, jada, jada. Jeżeli nie macie niektórych z tych elementów, tak na wyciągnięcie ręki. To nie jest też postać, którą bym rekomendował Aczkolwiek jest świetny I Yao, yao Jest zdumiewająco dobra w tym, co robi Świetny heal, bardzo użyteczna dendro postać Nowa do tego Niewiele osób jeszcze ją ma Bo nie tak dużo osób rolowało po Alanka Więc wydaje mi się, że Yao Yao jest tutaj gwiazdą Jak miałbym coś rekomendować To którąś z tych postaci Najmniej ze wszystkich Shinian, Yan mnie nie przepadam Aczkolwiek świetny jest Beidu jest świetna Nie tak użyteczna, jakby mogła być Yanfei też mogłaby pasować do większej ilości teamów Ningguan Zawsze ten przykurzony diament No ale ona jest przykurzona nie. Bez z powodu, i tak jak mówiłem, Xiangling tak, Yunjin tak, Xinqiu tak, yo yo bardzo tak, to z mojej perspektywy tyle, bardziej w tym roku rzucałem vibe niż dokładne buildy dla bohaterów i bohaterek, bo przerabialiśmy to wielokrotnie niewiele się od tamtego czasu zmieniło i w sumie najważniejsze pytanie tego całego zestawienia, jaka jest wasza topka kogo ty wybrałeś, wybrałaś, bo w sumie nie ma tutaj dobrego wyboru i nie ma też złego wyboru, więc jak macie jakichś swoich faworytów, to dawajcie informacje kogo złapaliście, dlaczego złapaliście ja prawdopodobnie będę łapał yo yo ale też mam kilka takich typów, że się zastanawiam, a może jednak, a może jednak, więc jak macie jakieś fajne argumenty, dlaczego łapiecie swoją postać, to jestem zainteresowany, bo może zmienię zdanie, a już na pewno na drugim końcu nie mam typu do wyboru, bo tu mam wszystkie czwórki, które istnieją. Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga Spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie Z tych informacji, nie wszystkie. Przede wszystkim Wystartujmy z DHW W tym momencie jest, jest coraz więcej Informacji na temat tej postaci, które lecą Z obecnie trwającej bety oraz rzeczy Które o przygotowuje do kolejnej Aktualizacji tej bety. Więc lecimy Troszkę ostrożnie, troszkę bardzo ostrożnie Zapewne rozumiecie, dlaczego staram się Ostrożnie mówić, więc ona generuje z każdym tyknięciem swojego Elemental Skilla troszkę energii, co jest bardzo sympatyczne. I przy okazji wychodzi na to, że zarówno z Elemental Skillem, jak i z Elemental Burstem tym bardziej nie współpracuje z postaciami, z którymi ludzie chcieli ją zestawiać. Czyli, jeżeli myśleliście, że dacie dechę do teamu z taką Beidou, albo z Chopkiem, albo z Jelan, to jest problem. Ten sam problem, który był z Rydenką. Nie wiem, czy pamiętacie, to oto była gigantyczna drama, że odpalacie Elemental Bursta na Raidence i ona nie współpracuje z Beidou, chociaż wygląda to jak idealne miłosne połączenie. To nie ma tej Chemii, nie ma dodatkowych ataków od Beidu Ulta ze względu na to, że jej ataki, znaczy się Raiden'kowe ataki są liczone jako elemental burst trafienia, co oznacza, że dla niektórych postaci rodzaj ataku się liczy, to, co ma robić, a dla innych rodzaj trafienia jakie wchodzi. Tutaj mamy zarówno rodzaj ataku jak i rodzaj trafienia jako elemental burst, co oznacza, że nie wywołujemy dodatkowych rzeczy od Beidu, nie wywołujemy dodatkowych tych latających ostrzy od czopka i nie mamy dodatkowych trafień od Jelan. Właściwie nie współgra z żadną z tych postaci, co oznacza, że DH jest stan Stanowczo, znacznie mniej uniwersalna niż mogłaby być, niestety, ze względu na to, jak jest skonstruowany jej mechanizm. Elemental Bursta. Nie działa to. Co więcej, jak macie postacie, które zwiększają dla chociażby klaymorów, atak speeda, to ten atak speed, atak speed boss w ogóle nie wpływa na jej elemental bristad, więc jej ult jest znacznie mniej użyteczny niż się na papierze wydaje, ze względu na to, że nie będziecie mogli go skombosować z innymi rzeczami w grze obecnie będącymi. Prawie nic z tych fajnych buildów, które są, żeby wykręcić coś więcej z klaymorowych postaci, nie będzie działało na dechę. Przynajmniej na obecnej becie nie działa. Żeby było jeszcze zabawniej, ona ma to takie transferowanie życia, że jak ktoś z naszych bohaterów obrywa, no to do odpowiedniego momentu życia Dechy jest to transferowane na nią. Obrażenia wchodzą w Dechę, nie w osobę, która zgarnia obrażenia. Jeżeli wrzucicie Dechę do duetu z Hutao, żeby mieć dwie pyro postacie, to samo ciachanie się od Hutao nie współgra z dechą. Hutao tracąc życie na swoich atakach nie będzie transferowała obrażeń na dechę, czyli to nie jest dobre zestawienie, chociaż nie uważam, żeby to było jakoś mega użyteczne ze względu na inne cechy Hutao, więc tutaj po prostu to połączenie jest bezsensowne, ale i tak jest bezsensowne ja bym tego nie łączył sam z siebie na dzień dobry. Ale to ja. Może ktoś widział jakiś sens w tym. Oprócz tego są informacje bardziej z inside'u, że zmiany są w drodze. Częściowe przywrócenie tego, co było na zamkniętych betach, to o czym wam mówiłem wcześniej, co jeżeli chodzi o sam gameplay, czysty gameplay się zgadza, to... To, co się nie zgadza, to z czym ona się skalowała i co ona tam dodatkowo robiła, i część konstelacji jest też totalnie inna. Więc podobna wersja, jeżeli wierzyć temu, co dostaje, była już testowana i była mocno krytykowana przez testerów pracujących dla Michoion. Nie tych, którzy się na bety wbijają, tylko na zatrudnionych quality of assurance, ludzi, którzy są tam na co dzień w biurze i robią. Stąd też jest konsternacja w teamie, czemu tą wersję pchnęli dalej i czemu to jest ta testowana teraz, na chwilę obecną. Bardzo możliwe, że DEHA jest robiona z myślą o nadchodzących postaciach. Bajżu, nie bajżu, jakieś inne czwórki piąty, które sprawią, że jej bardzo unikalny i bardzo dziwnie skalowalny kit zdolności i obrażeń będzie pasował do kogoś, kogo po prostu nie ma. Na chwilę obecną wygląda to dziwnie, i na chwilę obecną wygląda to podejrzanie. Bo jeżeli ona będzie pasowała do nowych nadchodzących postaci, to jest idealną bohaterką do złapania na RIRA, ale łapanie jej w ciemno jest dla mnie dość niebezpieczne, więc się zastanawiam, dlaczego zrobili tak, jak zrobili. Więc tutaj bardzo ostrożnie, zresztą, dyskusję o tym mamy cały czas. Przeskoczmy do TCG do karcianeczki, bo będzie zagorzała walka, czyli Battle Mod w aktualizacji 3.5 będzie jeden z trybów, który sprawi konkretnie ten, że pierwsza karta akcji rzucona w danej turze kosztuje dwie kości mniej, a każdy skill albo equipment, sprzęt zarzucony na postać danej turze, czyli tylko jeden pierwszy, będzie kosztował również jedną kość mniej. Co jest ciekawą mechaniką, ale przez testerów jest bardzo, bardzo pozytywnie oceniane, więc ludzie, którzy zjedli na tej karciance już zębek i są na obecnej becie, twierdzą, że wnoszą one bardzo duży powiew świeżości. Do tego, co oryginalnie było, co oznacza, że jest świetnie. Sami nie zastąpiliby tych trybów, nie zmieniliby tego permanentnie, ale jako tymczasowe bądź do wyboru w niektórych walkach oceniają to jako 10 na 10. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie się trafiły od wprowadzenia karczanki w ogóle, co mile mi jest słyszeć. Mam nadzieję, że wy też zainteresowani jesteście. Oprócz tego mam dla Was informację na temat Nahidy. Ze wszystkich postaci, Nahida pojawiła się na bardziej rozszerzonych, agresywnych i intensywnych testach do aktualizacji, jeżeli dobrze rozumiem, 36. Tam jest testowana z nowymi postaciami Z różnymi postaciami Nie wszystkie się raczej pojawią w aktualizacji 3.6 I część z tych rzeczy, które tam jest testowana To są rzeczy, które podbijają piłeczkę różnych lików Które mieliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy Nie wiem, czy kojarzycie Przytoczę tutaj wszystko, co było Część z tego jest raczej nieprawdziwa Albo mało prawdopodobna Więc było coś, co było podpisane jako blindir Albo baladir Czy na różne sposoby było interpretowane Coś, co raczej wiemy, że się nie pojawi Tutaj była mocno spekulowana ikwa Zobaczymy raczej nie To, co jest bardziej prawdopodobne To jest bajzu i że możliwe, że pojawi się ktoś nowy, może żeńska postać z Liue, tutaj są różne mocne spekulacje odnośnie tego, co mamy na Lantern Raicie. Niekoniecznie jest powiedziane, że to jest postać grywalna, bardziej, że się pojawi, nie został sprecyzowane jak. Więc jeżeli Nahida jest na testach, które mają zweryfikować moc tych postaci, żeby one nie były opi w momencie wejścia, konkretnie skalowanych do Nahidy, to można sobie wyobrazić, że prawdopodobnie chodzi o bajzu i jak Bajzu i jego dendro będzie funkcjonowało z Nahidą. Nie wiem, jakie inne postacie są tam również testowane... Różne się przewijają, ale jest również podbijany temat. Lajli, wydaje mi się, że Laili nie testowane grywalnie, że coś z Lailą jest testowane. Jeżeli pamiętacie, to do aktualizacji 3.6 było spekulowane powrócenie mocniejsze do hangoutów Laila na aktualizację 3.6. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Archonkę i rzeczy naokoło. Są tam testowane rzeczy do aktualizacji 3.6 i są tam testowane rzeczy, które na 3.6 się raczej nie pojawią. Jest więcej postaci testowanych niż mogłoby się pojawić. Więc ja bym stawiał, że nie wszystko to będzie, ale część może się pojawić. To też mocno by podbijało temat powrotu Nahidy właśnie w aktualizacji 3.6 do zgarnięcia z banera, czyli rerun Nahidy, nie mówię, że potwierdzony, mówię, że na becie Nahida się przewija becie, która wygląda na mocno z 3.6 związaną, więc zgadzałoby się dużo zgadzałoby się bardzo wiele, zróbcie z tymi informacjami, co wam się wydaje za słuszne siadając z powrotem na spokojnie, mam kilka screenshotów, kilka bardzo ciekawych screenshotów które są fejkami oczywiście, dlatego też je tutaj zobaczycie, ale jest wrzuta, która miałaby się znaleźć pod w sumie Kazmem w okolicy Liue pod Sumeru troszeczkę jest to spory kawałek mapy, na którym miałoby no, kilka ładnych rzeczy być. Przy okazji są tutaj drobne sugestie na temat tego całego, gdzież to tutaj jest cała ta kuźnia, więc. Są rzeczy, które powinniśmy zobaczyć w przyszłości, ale to, co wyciekło, to niestety nie wyciekło, tylko to jest fake. Troszkę szkoda. Fajny kawałek mapy, dość spory kawałek mapy, i podoba mi się wizualnie koncepcja tego, co tam jest. Z tym, że mogłoby być większe, mogłoby być jeszcze większe. Gdzieś, gdzieś tutaj to by było, więc byłoby fajnie. Ja bym się nie obraził, niestety. Nie wydaje mi się, żeby zbliżało się coś podobnego. Poza tym, że tu się pojawiają jeziora, których nie widać, to cała reszta faktycznie mogłaby się pojawić. I jeżeli ten odcinek zostanie przez Micholio zdjęty, to wiecie dlaczego Wtedy się okazuje, że to nie jest prawda, ale według wszelkich informacji, które mam, to są fejki. I tyle. Niestety, Vox Populi mamy już za sobą, więc przypominam Wam, że wciąż trwa Lantern Ride Cosplay Contest. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wszelkie informacje macie na dole w przypiętym komentarzu. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Pomarańczową Pomarańczę. Pozdrawiam Cię mocno i serdecznie, akurat bardzo. Uderzyłem w mikrofon bardzo pomarańczowo na ekranie. Jest, te wszystkie lampiony są pomarańczowe. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. I jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, to ze standardowego logowania wszystkie trzy paczki po 20 primogemów łącznie 60 tak jakby jedno dodatkowe daily są już za nami ale dzisiaj powinny być kryształki do rozwijania broni oraz primogemy z tego dodatkowego związanego z lantern odbierania czyli dzień szósty około lantern rightowy. po aktualizacji 20 primogemów powinno było wjechać są na mailu najprawdopodobniej tak są na mailu czyli sukces mamy to nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametric transformerze w moim wypadku to są dalej czy dni tego samego dnia nagrywam, więc hurdur, dur Ale korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni. Bardzo Wam dziękuję za Wasz wkład w ten kanał. Lisi magowie, Wasza magia jest potężna, Lisi arcy magowie, Wasza magia jest arcy potężna, Lisi. Twitcher nauczy Wasza magia jest twitcher potężna. Jesteście osom, arcy osom i twitcher osą. Bardzo się cieszę, że Was mam. I jeżeli Macie Czas, to dziś o 18 widzimy się na Twitchu, pobiegamy w Gęsinie, a potem pobiegamy w dyczańcie Pewnie z Giniemy wielokrotnie i się sfrustrujemy, ale zobaczymy, zobaczymy. Może się nawet dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj o 18 uda skończyć. Z mojej perspektywy wszystko jest jutro, jak ja nie robię zanagrywać nagrywać z wyprzedzeniem. Będzie fajnie. Zapraszam, dziś 18, widzimy się. I to już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo jeszcze oczywiście streamu o 18. .00. miłego, do następnego i niech Boże karędzi wam sprzyja. Hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Chciałem sobie zaoszczędzić robotę, a skończyło się tak, że przy każdej postaci praktycznie się rozgadałem w stopniu, w którym nie wiem jak to zmontować.